Witamy z Etihad Stadium w Manchesterze i zapraszamy Państwa na naszą relację z dzisiejszego meczu. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Po tym spotkaniu mogą być w naprawdę komfortowej sytuacji, bo jeszcze przed ostatnim meczem sezonu mogą sobie zapewnić awans. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Manchesterem United. Kibice drużyny przygotowali się już na fetę z okazji wywalczenia awansu i to przed końcem sezonu. Ale piłkarze muszą wykonać jeszcze jeden krok, zdobyć brakujące trzy punkty. Co teraz zrobi? Gol, proszę Państwa! No, marzenia o awansie na razie odjeżdżają. Tak, sytuacja trochę się skomplikowała. Potrzebne im przynajmniej dwie bramki, żeby awans stał się realny. I to przy dodatkowym założeniu, że drużyna przeciwna nic już tutaj nie strzeli. Piłkę ma teraz Paul Pogba. I rozpoczną z rzutu rożnego. Ten korner nie sprawił bramkarzowi żadnych problemów. Rodri. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Bruno Fernandes! Jest bramka! Wyrównują! Są coraz bliżej awansu! Ale do tego potrzebują wygranej, więc muszą strzelić przynajmniej jeszcze jedną bramkę. Czy to się uda? To jest możliwe, bo są w gazie. Zresztą, jeśli nie teraz, to kiedy? Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. Od dłuższego czasu City to już nie jest tylko niegroźny, hałaśliwy sąsiad, jak mawiał Ferguson. To jest drużyna, która ma zaplecze finansowo-sportowe, by z powodzeniem rywalizować z Czerwonymi Diabłami. Ba, z całą Anglią. Tak, a spotkanie derbowe jest kolejną okazją, by pokazać, kto obecnie rządzi w Manchesterze. Czerwone Diabły czy niebiescy obywatel. İlkay Gündoğan. Ma teraz szansę. Gol! Ej, a to oznacza, że szanse na awans znacząco się oddaliły. Tu jeszcze będą wielkie emocje, ale czy zdążą? Może być ciężko, rywale na pewno nie odpuszczą, a w tej chwili są na fali. Strzelić im dwie bramki będzie trudno. Piłka znów w grze. Czy Manchester United poszuka wyrównania? Luźno teraz na skrzydle. Tamtędy atakuje Manchester City. Teraz przed szansą! Gündoğan, De Gea, nie ma bramki. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Gündoğan. Ładna piłka w uliczkę. Ale obrona powstrzymuje ten słupek, ale to jeszcze nie koniec. I De Bruyne przy piłce. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? I będzie teraz korner dla City. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? No i przecina ten centrę. Wybija. Nie daje się teraz zatrzymać. Obrona, ale piłka w grze. Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol. Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Podanie dochodzi do Pogby. Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Ależ to była parada, Tomku. Klasa światowa. Wielu kibiców na pewno już widziało piłkę w siatce, ale nic z tego. Z
City nie utrzymało piłki. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. João Cancelo. Ferran Torres. Szukają swojej okazji, by zaatakować, wywala w polu karnym. Cisną go, ale chyba strzeli. Rykoszet, oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Nadal coś z tego może być. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Bruno Fernandes. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. I to jest znakomita postawa w bramce. Chociaż chorągiewka ostatecznie w górze. Offside, ale tak czy siak. Brawa za interwencję. Kevin De Bruyne. Walker. Manchester City traci piłkę. Może dośrodkowywać. I Fred. Poradził sobie, minął z wodem. I gol! Manchester United wyrównuje. Zniwelowali przewagę przeciwnika, a teraz sami powalczą o następne trafienie. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Uwaga, wychodzi sama sam. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Rodri. Wypuszcza teraz partnera De Bruyne. Gol, proszę Państwa, cios za cios. Znowu prowadzą. A zatem jest teraz 3-2. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Ederson, naciskany Brazylijczyk, musi sobie jakoś poradzić. João Cancelo. Ferran Torres. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Czerwone Diabły wznowią z autu. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Niesamowicie teraz ryzykował, wykonując ten wślizg, ale nie zawiódł. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Ferran Torres z piłką. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Dobra akcja Manchesteru United. Piłka doszła do Donny'ego van de Beek'a. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się piłkę bitą z rzutu rożnego. Zgarnia bramkarz bez problemu. I Bernardo Silva. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. I gol! Proszę Państwa!
podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. I po tej bramce jest 4-2. Będzie miał okazję do wrzutki. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Co tu się dzieje? Co za interwencja? I Bernardo Silva. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Świetnie się teraz zachował. Przerwał groźną akcję. Ferran Torres. De Bruyne będzie strzelał. Było tak blisko, ale nie. Nie ma jednak bramki. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Okazja do dośrodkowania teraz. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dzisiaj posiadanie piłki kontrolują zawodnicy Manchesteru City. Bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożona. Dobra, teraz interwencja Laporta. Udaje mu się przechwycić piłkę. Ma czas i miejsce na centrę. Ronaldo, wymarzona okazja. Ależ i gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki? Bramka za bramką. I wygląda na to, że to jeszcze nie koniec tej radosnej strzelanki. O, kapitan Nacio to bym tego nie nazwał. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Marco Silva w dobrej sytuacji. Na Etihad Stadium rozlega się głośny śpiew kibiców City zadowolonych z prowadzenia. Takie wsparcie potrafi dodać skrzydeł w końcówce. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. João Cancelo ma piłkę. Piłka do Bernardo Silva. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. De Gea. Nie ma bramki. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Nie układa się ten mecz po ich myśli. Jak na razie awans jest coraz dalej. Potrzebują zwycięstwa. A jak do tej pory, na to się nie zanosi. To prawda, liczyli na 3 punkty, a tymczasem dostają w kość. Zupełnie jakby myślami zostali w szatni. Trener na pewno ich motywował, ale na boisku za bardzo tego nie widać. Muszą wziąć się w garść. Czerwimy, bo jest groźna akcja. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. To musi wejść! Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Koniec spotkania! No i proszę, czerwone diabły notują dzisiaj porażkę. To naprawdę kiepska wiadomość dla kibiców i działaczy. Ciekawy mecz, w którym zabrakło trochę dokładności i zaangażowania pod przeciwną bramką i stąd wzięła się ta jednobramkowa różnica. No ale to już problem sztabu szkoleniowego nam.